kto zaczyna? Panie premierze, w takim razie ja, Grzegorz Pilot, Polskie Radio Białystok, chciałbym pana zapytać o WZZ Podlasie. Czyli to, jak rozumiem dobrze, to jest część jednej misji, ale zaczyna się druga misja, tak? Prosiłbym, żeby to skonkretyzować. Zakończyły się dwie operacje. Operacja Gryf i Rengraf, które jedna miała charakter ochrony granicy i wsparcia dla Straży Granicznej, druga miała charakter szkoleniowy. Przekształciliśmy wspólnie właśnie ze Sztabem Generalnym, z najważniejszymi dowódcami, którzy zaproponowali, żeby przekształcić to w jedną operację Bezpieczne Podlasie. Czyli z dwóch operacji w celu sprawniejszego dowodzenia, w celu podejmowania odpowiedzialności za wszystko, za to, co tu się dzieje, już żeby nie było nadmiernej liczby różnych rodzajów działań, tylko żeby wszystko było skupione w jednym ręku. Pan generał Szkutnik będzie odpowiadał za całość operacji. To ułatwia podejmowanie decyzji, zarządzanie, to ułatwia cały proces decyzyjny i operacyjny, który został przyjęty. Myślę, że za chwilę jeszcze pan generał Klisz powie dwa zdania na ten temat, bo przygotowywał zamysł tej operacji. Panie premierze, pamiętamy dokładnie z zapowiedzi, że ma być 17 tysięcy żołnierzy w województwie podlaskim, czy ogólnie ma brać udział w tej akcji? Operacja Bezpieczne Podlasie może liczyć do 17 tysięcy żołnierzy. Tak jest w decyzji, którą podjęliśmy. Dlaczego? Ponieważ część żołnierzy przebywa już tutaj, dochodzi do zmiany tych żołnierzy. Oni nie będą przez pół roku ci sami żołnierze. Co dwa, trzy tygodnie będzie dochodziło do zmiany składu, który będzie patrolował granicę bezpośrednio. Reszta żołnierzy jest szkolona na przykład przez policję, żeby uzyskać umiejętności z zakresu walki z tłumem, bo policja je najlepiej posiada. Pamiętajmy, i my to bardzo często jeszcze podkreślamy, że to jest zawsze operacja wspierająca Straż Graniczną. To Straż Graniczna jest jak gdyby gospodarzem bezpieczeństwa granicy i dba o bezpieczeństwo granicy. My jesteśmy po to, Wojsko Polskie jest po to, żeby wspierać Straż Graniczną, ale też podnosimy swoje umiejętności, choćby w walce z tłumem. Dlatego też nasza decyzja o obecności żandarmerii wojskowej, którą mogliście Państwo zaobserwować również tutaj, ale przede wszystkim jest na patrolach na pasie granicznym. Czy liczba żandarmerii wojskowej będzie się... Będzie się zwiększać. To jest pierwsza grupa, która przybyła. Szkolą się kolejne. Będzie się ta liczba żołnierzy będących w służbie, będących żandarmami, bo to też przecież żołnierze Wojska Polskiego. Żandarmi służą Wojsku Polskim tak samo jak inni żołnierze, ale chcieliśmy oddać też tą wszechstronność działań i wspólną odpowiedzialność wszystkich jednostek, dlatego postanowiłem o obecności żandarmerii wojskowej również w tej przestrzeni patroli i ochrony granicy bezpośredniej. A ile będzie docelowo żandarmerii wojskowej, jeżeli chodzi o województwo? No to będzie się ta liczba zwiększać. To już chodzi o jednostkę żandarmerii, która tutaj wykonuje swoje działania statutowe, można powiedzieć, do których jest na co dzień powołana, czyli to jest policja wojskowa. Ona ma zadania kontroli, prowadzenia różnych rodzajów dochodzeń pod nadzorem prokuratury. Tu nie planuje jakichś powiększania składu osobowego, bardziej planuje powiększanie składu osobowego i liczby żołnierzy żandarmerii wojskowej, żandarmów na patrolach. I to jest z całego kraju, są żandarmi, którzy tutaj trafiają. Chciałbym zapytać jeszcze, jeżeli chodzi o te operacje, o bezpieczeństwo mieszkańców województwa podlaskiego, bo to jest dzisiaj najważniejsze, jeżeli chodzi o poczucie nas samych tutaj mieszkających. Jeśli chodzi o mieszkańców województwa podlaskiego, lubelskiego również, warmińsko-mazurskiego, części mazowieckiego, bo przecież też tam działania o charakterze bezpieczeństwa, podnoszenia bezpieczeństwa się odbywają przy udziale wojska, ale szczególnie tutaj w województwie podlaskim. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom za życzliwość, przychylność, otwartość. Mówię to w imieniu swoim, ale mówię to i zaraz pewnie to powtórzą generałowie i dowódcy, bo to jest bardzo dla nas ważne. Akceptacja społeczna, współpraca ze społeczeństwem. Wiem, że to nie jest łatwe, wiem, że jest wiele momentów trudnych, wiem, że nie zawsze takie funkcjonowanie daje łatwość rozwoju gospodarczego czy innej działalności. Zdajemy sobie z tego sprawę, ale gdyby tutaj przyszli nasi wrogowie, to nie będzie żadnej gospodarki, żadnego rozwoju gospodarczego. Jeżeli by tutaj przyszli ci, którzy nam źle życzą, to naprawdę straty są
niepowetowane i nie można nigdy do tego dopuścić. Więc rozumiem poświęcenie również osobiste mieszkańców województwa podlaskiego i bardzo im za to dziękuję. Dziękuję za wyrozumiałość i proszę o współpracę. Tak również dziękuję wspólnocie samorządowej województwa podlaskiego, wszystkim samorządom, bo wiem, że ta współpraca jest po prostu dobra. Też wojsko inwestuje, modernizuje drogi, po których jeździmy, które się niszczą w wyniku, że ciężki sprzęt po nich jeździ. Dlatego będziemy tutaj inwestować również w infrastrukturę. Jeszcze raz przypomnę tą bardzo ważną decyzję lokalizacyjną, że tutaj w Białymstoku powstaje brygada zmechanizowana pierwszej dywizji piechoty Legionów i będziemy mogli na stałe mieć obecność wojska na Podlasiu. To jest rzecz niezwykle ważna, że nie tylko czasowo, nie tylko Grajewo, Czerwony Bór, ale i Białystok będzie wyposażony w brygadę zmechanizowaną w najnowocześniejszy sprzęt. Myślę, że z biegiem czasu ta brygada będzie mogła przejmować działania tych jednostek, które zostały przesuwane na wschód naszego kraju, żeby bronić granicy. Po to ją tutaj lokalizujemy, po to ją właśnie zmieniłem decyzję lokalizacyjną i przesunąłem na wschód, żeby ona tutaj już powstawała. Do 2028 roku 1 300 000 000 zainwestujemy w działania infrastrukturalne na rzecz pierwszej dywizji piechoty Legionów, żeby mogły tutaj powstawać w województwie podlaskim, tylko w województwie podlaskim. 2 miliardy na całą infrastrukturę dywizji do 2028 roku, ale większość to będzie inwestycja w województwie podlaskim. Czy jednocześnie będą kontynuowane działania w Czartajewie, na przykład w Grajewie? Czy tak, oczywiście, to nie zmienia tamtych działań, ale ta decyzja lokalizacyjna tu w Białymstoku uważam, że jest bardzo ważna, dlatego nawet już podjęta była w połowie lipca, ale chciałem ją ogłosić w województwie podlaskim, w Białymstoku, żeby wobec Was wszystkich, wobec mieszkańców powiedzieć, Wojsko Polskie będzie na stałe w województwie podlaskim, będzie na stałe broniło granicy i szczegółu bezpieczeństwa. Oddam głos teraz też panom generałom i wrócę jeszcze, wiem, że pan generał Kliszcz na pewno. Szanowni Państwo, na mocy decyzji pana premiera, pan generał Kukuła, szef sztabu generalnego, otrzymał zadanie przygotowania nowej operacji pod kryptonimem Bezpieczne Podlasie. To zadanie zostało zrealizowane przez dowództwo operacyjne. Zadania, które będą realizować żołnierze w ramach operacji Bezpieczne Podlasie, wynikają tylko i wyłącznie z działań, które prowadzone są wobec Polski i one są odpowiedzią na działania, które prowadzone są wobec naszej granicy. Operacja Bezpieczne Podlasie, co podkreślał pan premier w swojej powiedzi, nie zmienia niczego w stosunku, jeżeli chodzi o prawne aspekty prowadzenia tej operacji. To nadal Straż Graniczna przewodzi operacji, to nadal Straż Graniczna ponosi odpowiedzialność za ochronę granicy. Żołnierze Wojska Polskiego, żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą swoje działania na mocy decyzji, na mocy ustawy o Straży Granicznej na podstawie artykułu 11b, w związku z czym z punktu widzenia prawnego nic się nie zmienia. Natomiast z punktu widzenia operacyjnego zmienia się bardzo wiele. Pan generał Szkutnik, dowódca 18 Dywizji, przyjmuje jednoosobowe dowodzenie za całość działań żołnierzy Sił Zbrojnych na terenie Podlasia, co pozwala na przygotowanie tej operacji, na przygotowanie długoterminowego pobytu wojska na terenie województwa podlaskiego, województwa lubelskiego, województwa warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego, o czym mówił pan premier, ponieważ tak skonstruowane zostały ramy tej operacji i tak została przygotowana decyzja pana ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza do rozpoczęcia tej operacji. Dziękuję bardzo. Dzięki. Czy któryś jeszcze z panów generałów, dowódców tutaj, pan generał Litwa, generał Szkutnik? Czy jeszcze jakieś pytania z zakresu militarnego? Tak, dobrze. Tak. Oprócz operacji Bezpieczne Podlasie rusza też, tylko właśnie nie wiem, czy to nazwać operacją, chodzi mi o wschodnią zorzę. Czy można prosić o szczegóły? To też oddam głos zaraz dowódcy operacyjnego. To jest sprawa bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Sprawa niezwykle ważna. Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej stało się tematem międzynarodowym. Ja o tym mówiłem na szczycie NATO, spotykając się z ministrami obrony innych państw, naszych sojuszników, zawsze podkreślam, że Polska spośród członków NATO jest najbardziej narażona na różnego rodzaju zdarzenia o charakterze
albo intencjonalnym, albo przypadkowym. Nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć, ale niebezpiecznym zawsze dla Rzeczpospolitej, dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przekroczenie granicy przez rakiety rosyjskie miało miejsce i w tym roku, i w ubiegłych latach. Dochodziło do sytuacji, w których przecież w Przewodowie zginęli nasi obywatele, więc to jest sprawa najwyższej wagi. Ochrona polskiego nieba odbywa się w kilku obszarach. To jest rozpoznanie oczywiście, to są systemy obrony powietrznej, przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, to są wreszcie pary dyżurne nasze i sojusznicze, które realizują misje na rzecz bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej. Dziękuję wszystkim sojusznikom. Niedawno dostałem zapowiedź od Wielkiej Brytanii, że nie tylko będzie brała udział w budowie Tarczy Wschód, wojska inżynieryjne będą zaangażowane, ale w przyszłym roku w misji Air Policing będą brytyjskie Eurofightery broniły polskiego nieba, za co jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. O szczegółach pan generał Klisz. Szanowni Państwo, dziękuję za pytanie o operację wschodnią, wschodnia Zorza. Bardzo podobny projekt operacyjny, nazywam to takim słownictwem wojskowym, projekt operacyjny, który został zrealizowany przez dowództwo operacyjne na podstawie decyzji, polecenia pana premiera Kosiniaka-Kamysza dla szefa sztabu generalnego. Dowództwo operacyjne przygotowało projekt operacji Wschodnia Zorza, której głównym celem jest konsolidacja wszystkich wysiłków, o których mówił pan premier przed chwileczką, czyli nie są to tylko i wyłącznie siły i środki systemu obrony powietrznej nasze, narodowe, ale również kwestie związane z operacją prowadzoną przez sojuszników i operacją prowadzoną przez Sojusz Północnoatlantycki na wschodniej flance NATO. W związku z czym nie tylko nasze narodowe siły, jest to wzmocnienie naszego narodowego systemu obrony powietrznej, mamy również wciągnięte w tą operację Wschodnia Zorza siły sojusznicze, między innymi amerykańskie czy brytyjskie, i o czym również mówił pan premier, spodziewamy się w najbliższym czasie również nie tylko obecności amerykańskich statków powietrznych czy włoskich statków powietrznych, które jeszcze do niedawna stacjonowały w Polsce, również inne państwa, o czym mówił pan minister Kosiniak-Kamysz, spodziewamy się obecności brytyjskich samolotów Eurofighter w tej operacji, jak również innych działań związanych z dużą aktywnością sojuszniczą na wschodniej flance NATO związanej z bezpieczeństwem przestrzeni powietrznej. Stąd też dzisiaj, 1 sierpnia, otrzymałem polecenie, aby uruchomić, aktywować obydwie operacje, i one będą aktywne dzisiaj, minutę po północy. Wydam rozkazy o aktywacji na polecenie pana premiera i szefa sztabu generalnego, rozkazy o aktywacji operacji Bezpieczne Podlasie, operacji Wschodnia Zorza, tak aby obywatele Polski mogli czuć się bezpiecznie. Dziękuję Państwu. Dzięki. I rozumiem, że na tym kończymy część wojskową. Bardzo dziękuję panom generałom.